Czy sołectwa Latoszyn i Podgrodzie otrzymają status terenu zdrowiskowego? O to od dawna zabiegają władze gminy Dębica. Taką prośbę skierowali dziś osobiście wójt Stanisław Rokosz oraz starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek do Józefy Szczurek-Żelazko, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister zdrowia odwiedziła nowoczesny ośrodek leczniczy Latoszyn-Zdrój. Złożyliśmy wniosek poprzez Ministerstwo Zdrowia o nadanie statusu uzdrowiska. Bardzo ważny element, a właściwie już najważniejszy, bo to jest taka klamra zamykająca wszelką działalność tą formalno-prawną, jak i inwestycyjną. I będzie nam zależeć, i będę prosił panią minister o wsparcie, żeby te sprawy legislacyjne możliwie przyspieszyć. Zrobimy wszystko, żeby ta decyzja jak najszybciej była podjęta, natomiast no, wniosek jest dosyć obszerny i też wymaga takiej szczegółowej analizy, bo no, to jest ważna decyzja administracyjna, ona też gwarantuje pewną jakość, tak, udzielanych świadczeń. Mieszkańcy, czy powiedzmy pensjonariusze, którzy będą tu przyjeżdżać, to chcą mieć gwarancję, że to jest środowisko zdrowe, tak, które ma poprawić jakość życia tych ludzi. Dlatego szczegółowo analizujemy te wnioski, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, no, deklaruję wolę wsparcia. Jeżeli będą jakieś kwestie związane z uzupełnieniem, to na pewno będziemy na gorącej linii z panem wójtem, z panem starostą czy z panem posłem Warzechą po to, żeby jak najszybciej ta decyzja mogła być wydana. Bardzo pani minister dziękujemy. Razem z panem posłem, z panem wicestarostą Adamem Pieniążkiem, z panem wójtem oczywiście to już nie muszę mówić. Prosimy, żeby oczywiście na ile to możliwe, bo zdajemy sobie sprawę, że są procedury i postępowanie i to wszystko, ale żeby docenić tą wielką pracę, która została wykonana tutaj. Tutaj nic nie było, były chaszcze i pola i to wielka praca naprawdę no, wszystkich, tak jak pan wójt powiedział, radnych wszystkich poszczególnych kadencji, bo to nie przecież tylko jedna kadencja tą sprawę załatwiła, bo kwestia budowy tego uzdrowiska czy odbudowy to są naprawdę lata i to było mnóstwo ludzi, mnóstwo zaangażowanych i chcielibyśmy po prostu, żeby ta pomoc, o ile to możliwe, na ile jest formalnie możliwa, żeby się odbyła. No i chcieliśmy też podziękować pani minister, myślę, w imieniu wszystkich nas tutaj zgromadzonych za tą pracę, którą ministerstwo wykonuje. Obecnie sołectwa Latoszyn i Podgrodzie mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej, jednak status terenu uzdrowiskowego daje dużo większe możliwości, na przykład w pozyskiwaniu dofinansowań. Po pierwsze, to jest uwieczenie wieloletniej działalności, tak jak powiedziałem, formalno-prawnej, jak i inwestycyjnej. Po drugie, jest to duża promocja regionu i po trzecie dająca możliwość pozyskania środków unijnych. Państwu wszystkim chciałem po prostu powiedzieć, żebyście nie ustawali w tych jakby planach popierania tego odbudowy i reaktywacji uzdrowiska Latoszyn-Zdrój, bo to jest coś, co zostaje tutaj na lata, to jest coś, co spowoduje, że będą tutaj jeździli ludzie, będą przyjeżdżali z całej Polski, tak jak my jeździmy do niedaleko, do Obuska, do Solca i tam korzystamy z podobnych wód, to myślę, że śmiało możemy przewidywać, że kiedyś województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie całe i wszystkie inne przyjeżdżać będą tutaj, żeby korzystać z tej natury, a z tego będą korzystali wszyscy inni, wszystkie gminy, wszystkie samorządy lokalne, będą te pieniądze wydawane. Także to jest takie szerokie bardzo działanie, które się dzisiaj skupia być może tylko na rehabilitacji i zdrowiu, ale trzeba pamiętać, że też branża turystyczna no, w takich ośrodkach uzdrowiskowych się dobrze rozwija i myślę, że to by też spowodowało przede wszystkim promocję naszego całego powiatu, bo to się kojarzy jednoznacznie z Dębicą, już nie tylko opony, ale może też będzie się kojarzyło uzdrowisko. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia tuż przed konferencją w Latoszynie uczestniczyła również w oficjalnym otwarciu nowego oddziału okulistycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. W nowej lokalizacji znalazły się najwyższej klasy specjalistyczne sprzęty operacyjne.